Nominowani i dzisiaj laureatami zostaliśmy za stworzenie koncepcji programu Młodzież ma głos, programu grantowego dla uczniów szkół podstawowych, dzięki któremu będą oni mogli pozyskiwać granty na swoje pomysły. Projekt jest oparty na szerokich konsultacjach kilkuetapowych, od pojedynczych uczniów poprzez samorządy szkolne, aż po młodzieżowe rady miejskie. Ten projekt zaprezentowaliśmy naszym samorządowcom, którzy wyrazili nim zainteresowanie. No i od nowego roku szkolnego ten projekt już będzie w naszej gminie funkcjonował. Dzięki niemu każda szkoła gminna w naszym samorządzie będzie mogła wziąć w nim udział. Dzieciaki będą mogły pozyskiwać granty na projekty z tak zwanej miękkiej kategorii, czyli na wszelkiego rodzaju wycieczki, festyny, doposażanie sal naukowych w nowoczesny sprzęt. Także myślę, że odbędzie się to z wielką korzyścią zarówno dla przyszłości naszego samorządu, jak i dla szkół samych w sobie. A skąd będą pochodziły środki na te działania? Środki zostaną zarezerwowane w budżecie gminy na kolejny rok. Czyli trochę to przypomina taki budżet partycypacyjny młodzieży, czy to jest trochę inne rozwiązanie, W jak pan? dużym uproszczeniu myślowym tak, natomiast ten program, który my proponujemy, łata pewne dziury, które budżety partycypacyjne mają. Tutaj przede wszystkim stawiamy na kilkustopniowe konsultacje, przede wszystkim stawiamy na kompromis, a nie na głosowania. Stawiamy na innowacyjność, niekoniecznie na projekty twarde, tylko na projekty miękkie, które będą stymulować młodzież do szerszej partycypacji w życiu obywatelskim. A jak kontaktowało, komunikowało się państwo z władzami samorządowymi? Jak oni to przyjęli? Na początku dosyć sceptycznie, aczkolwiek ja jakby w żadnym wypadku nie mam o to do nich pretensji, bo często jest tak, że kiedy spotykamy się z rzeczami nowymi, to podchodzimy do nich z taką dużą dozą sceptycyzmu. Natomiast w miarę kolejnych konsultacji, pojawiania się kolejnych argumentów, rozmów, debat, to nastawienie zmieniło się na bardzo przychylne, no czego wynikiem jest to, że dziś możemy ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że ten projekt od nowego roku szkolnego będzie u nas funkcjonował. A czy to, że działali się pod szyldem w ramach akcji Masz Głos, miało dla Was jakieś znaczenie? To miało dla nas bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim działanie pod szyldem Masz Głosu bardzo uwiarygadnia nasze działania w oczach samorządowców. Zwłaszcza, że my jesteśmy grupą nieformalną, nie jesteśmy grupą posiadającą jakąkolwiek osobowość prawną. Natomiast to, że działaliśmy właśnie pod szyldem Masz Głosu, powoduje, że władza traktowała nas dużo poważniej. Być może w większym stopniu skłoniło ją to do w ogóle siadania z nami do jakichkolwiek rozmów i dzięki temu mogliśmy działać zdecydowanie skuteczniej. A co by pan powiedział ludziom, aby ich zachęcić do tego, żeby uczestniczyli w akcji Masz Głos? Chyba przede wszystkim to, że działanie na rzecz swojej małej ojczyzny powinno być ważne dla każdego z nas, bo ten poziom samorządowy to jest poziom, w którym władza jest najbliżej obywatela. To jest poziom, w którym obywatel może tej władzy realnie, mówiąc trywialnie, dotknąć. I każdy z nas może mieć realny wpływ na to, co dzieje się wokół niego. Dlatego działanie w ramach akcji Masz Głos może być bardzo fajnym narzędziem, bo zapewnia przede wszystkim wiarygodność, po drugie bardzo szerokie wsparcie merytoryczne i czasami nawet w momencie, w którym człowiek nie bardzo wie, gdzie zacząć, to dzięki tej akcji dostaje ten punkt startowy, a później ta inicjatywa już toczy się sama z siebie.